Dzień dobry Państwu. O ostatnim moim filmie już jest odzew. Kolega Rutek zobowiązał się do pomocy Rzeczypospolitej Wędkarskiej. Stworzyliśmy brygadę RR, jak na początek. Rutek, Rapa. Rapa Rutek. Tak. Kiedyś były takie wywiórki, brygada RR. Rescue Rangers właśnie. Były i taki wielki, z nimi był taki szczur. On mi kogoś przypomina, ale nie powiem kogo. Szczura. Liczymy na to, że przyłączycie się również do nas. Chociaż jeden ze słynnych naszych wędkarzy powiedział, że w mocy siła, w sił. Tak, powiedział, że w jedności siła. I to powiedział Mikey Corleona Spleciona. Mikey Corleona Spleciona. Tak. Jeżeli po tygodniu odezwał się, po tygodniu się odezwał, ale jesteśmy po dwóch, człowiek i już tworzymy jakąś ekipę, to jeżeli tak powiedziałeś, to mam nadzieję, że przyłączysz się do naszej ekipy. Trzymamy. I będziesz siedział, no może nie tu. No, pod spodem też nie. Ale dlaczego? Postawimy krzesełko po środku. Jak taki ojciec chrzestny będzie, jak rządź Corleone. Corleone to Corleone. Zobowiązuje. Także trzymamy Mikey'ego za słowo. Mili, do naszej ekipy przyjmiemy praktycznie wszystkich. Możemy przyjąć nawet kłusowników, ale pod jednym warunkiem, że kłusownik musi klęknąć przed kamerą i publicznie wyznać swoje grzechy. Nie przyjmiemy największego trolla w Polsce, dlatego że nie. Nie przyjmiemy jeszcze paru innych ludzi, bo nie. No niektórym nie da rady wybaczyć. No. Są takie grzechy, których nie wybaczę. Ciężkie grzechy. Okej, rozumiem. Ciężkie grzechy. Jak się podoba wam moja czapeczka? Nie, no taki... Takich czapek to nie ma. Ale nie gryzie, nie? Nie gryzie. Nie gryzie. Sam powiedziałeś, że w domu będziesz nosił. Ale ja lubię, jak mnie czasami przyje jakaś, jakaś nałożnica pogryzie. Pogodę mamy... No dzisiaj no, iście po prostu pod film. Słoneczko, ciepło, naprawdę jest ciepło. No ja się niby ubrałem dość ciepło, bo tam tak samo jakiś tam polar, jakieś tam te, ale jest cieplutko. Jest cieplutko, gdzie chodzimy i czujemy, jak ta zmarznięta ziemia, jak rano już myśli, prawda? I ten zapach tak, przedwiośnia. A w tym momencie to się roztapia wszystko, nie? Już niedługo wiosna. Już niedługo ruszycie ze swoimi orężami i kijami. A tu co? A tu... Pizda! Bezrybie! Pizda, tak, o tu kolega kulturalny. Bezrybie! No, bezrybie! I co? Do czego będzie służyła nam ta brygada RR 3x0 był 80R? Po to, żebyśmy spróbowali naprawić tą Rzeczpospolitą wędkarską. Jeżeli nawet się nie uda, to ja umierając będę wiedział, że zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić. Mam nadzieję, że będzie dobrze, ale ja tutaj pytam też widzów. A wy co robicie dla... Oprócz klikania na klawiaturze. Nie, no tak, ja też dostaję komentarze, bo tam nie ma ryby, albo to, albo na to nie złowisz. Na wszystko się da złowić i wszędzie się da złowić, gdzie jest ryba. Ja na to nie łowiłem, ale wiem, że jakieś uklejki, czy tam płotki gdzieś na to... I brzany też. I brzany nawet. Ale to... Ale to były brzany kiedyś, teraz nie ma brzan. Teraz choćbyś tutaj mógł i na ser. Ja wiem, ja myślę, że przez rok dwie by złowił. Przez rok dwie. Tak. A kiedyś łowiłem na przykład po 13. No to już były wyniki. Ale te czasy mogą wrócić. Nie mówmy, że nie wrócą. Mogą. Jeśli chodzi o akweny takie jak Wisła, to trzeba na to kilkunastu lat. Natomiast na odrodzenie. Na naturalne odrodzenie, a nie zarybianie. Tak. Jeśli chodzi o akweny małe, potrzeba kilku. No dlatego ściągamy do swojej brygady jeszcze kolejnych ludzi. Tak. A was zachęcamy do tego, abyście udostępniali te filmy u siebie na Facebookach, Instagramach, profilach, na kartach społecznościowych. I jednoczyli się. Bo jak powiedział Corleona, w mocy siła, siła. W jedności siła. Mili, jakiś wędkarz przedwczoraj napisał na Facebooku coś takiego. Szok! Jedna opłata za wędkowanie na całym kraju. 250 zł na rok. Zakaz połowów sieciowych na wodach płynących. Intensywna akcja zarybieniowa w skali ogólnopolskiej. Trzymam kciuki, by się udało. Jest to obraz człowieka nieświadomego. Bo on myśli, że te trzy punkty załatwią nam sprawę. Nie. To są ważne trzy punkty. Ale one nawet gdybyśmy je spełnili w 100%, to nie załatwią tej sprawy. I jeszcze raz powtórzę. Wyobraźmy sobie, że nie mamy rybaków. Nie mamy kłusoli. Mamy starorzecza, inaczej, zimowiska, panowanie nad nimi przez służby. I wystarczy jedna spuścizna trucizny.
w rzece, czy nawet w jeziorze. I tej ryby nie ma. Więc to jest wielki całokształt. Nie tylko kilka rzeczy. Wtrącę się, bo to co też oglądałeś film, ten, który tam wysłałem ci chyba o Rugi. Tak. Co się tragedia. Stało? To była tragedia, do której doszło, słuchajcie, tylko w ten sposób, że to co wykryło WWF, bo oczywiście ministerstwo robi tam swoje, że to nieprawda i tak dalej. WWF po badaniach wykryło, że tam po prostu były zrzucane kiedyś ścieki, to jest raz, które w reakcję weszły z przyduchą, gdzie przyszedł lód na akwenie, ale dwa, co najważniejsze, do tej pory spływają tam cały czas duże ilości amoniaku i różnych są wykryte. Spól! Wszystkie te wasze jabłka, które jecie, nasze jabłka, które jemy, tak samo w Polsce, kupujemy na bazarze, że są niby eko i w ogóle są właśnie przez to giną nam ryby, bo te opryski to na wszystko wody, zabiera. Tak na wodę to wszystko. Oczywiście, że tak. To truje wody, a większość nawet mazurskich wód, jak leży? Dookoła rolnik uprawia, prawda? Więc to wszystko spływa. No wody gruntowe, to też jest kolejne. No właśnie, to też jest. To też dobrze, że o tym akurat wspomniałeś. Wody gruntowe. Mili, kiedyś byli rybacy, kiedyś były kormorany, kiedyś było jeszcze więcej ścieków jak obecnie. Oczywiście ja niczego nie pochwalam zbyt dużo. I wszyscy byli zadowoleni. I wędkarze, i rybacy, i kormorany. I tak. Jeżeli rybostan jest w odpowiedniej, że tak powiem, ilości, to nie wyje ich kormoran, wystarczy ryba, dla każdego. Wystarczy dla każdego, ale to wszystko musi być z głową. A nie wszyscy huzia biorą ile chcemy. To jest bardzo łatwo zniszczyć rybostan w każdym akwenie. W każdym. I my naszymi działaniami musimy doprowadzić do tego, żeby chociaż w jakiejś części doprowadzić ten rybostan do ilości, że tak powiem, zadowalające. Stanu użytecznego. Dla te dla czasy nie wrócą, nie wraci to, co było w latach 60. 90. Ale doprowadźmy chociaż tak, jak było w latach 90. To już będzie sukces. Postanowiliśmy napisać taką petycję. Petycja o wsparcie wędkarzy przez Polski Związek Wędkarski oraz wędkarskie wsparcie dla Polskiego Związku Wędkarskiego, czyli dla PZW. Czyli wspieramy się nawzajem. O co chodzi? My, wędkarze, chcemy wesprzeć Polski Związek Wędkarski. To jest bardzo dziwne dla niektórych, ja rozumiem. Ale my musimy to zrobić. Dlaczego? Dlatego, że wśród nas są fachowcy, którzy mają pojęcie, jak zmienić stan, nie tylko rybostanu, ale stan w ogóle naszego ekosystemu i świadomości wędkarskiej. Dlatego PZW, a może Rytek, przeczytaj. Dobra. Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o poparcie mojej inicjatywy, czyli tam, no, naszej. Nie było opisane mojej inicjatywy. Moja, twoja, i podpisanie nasza. Jej. Czyli to mamy tutaj pod linkiem. Duża część naszych wód jest w stanie opłakanym. Dotyczy to nie tylko stanu ryb, to co przed chwilą powiedziałem. Naszą Polskę w zakresie niszczenia środowiska naturalnego trwają. Zanieczyszczenie i zatruwanie wód. To co mówiliśmy przed chwilą, tak, to się też stało między innymi na wodach za naszą granicą w zeszłym roku na Wiśle, dwa lata temu na Wiśle, tak, i przecież kolektor. W tysiącach miejsc w Polsce. Drugi punkt, mamy bezsensowne bagrowanie i niszczenie ekosystemu. No jesteśmy na właśnie takim miejscu. My jesteśmy na takim miejscu, a takich miejsc jest tysiące w Polsce. Gdzie mamy... I dalej robione, prostowane rzeki, czy pstrągowe, czy niepstrągowe. W ogóle głupia nazwa, pstrągowe, bo tam żyje szczupak i pleni i każda ryba, tak? Myślę, że tak. No. Rzek! To jest bandytyzm! To jest tak bandytyzm! Dobitnie to. Bandytyzm! Tak. I z bandytyzmem mamy walczyć! Po imieniu to nazywa. Tak. Pod Trójeczką mamy potężnie rozwinięte usownictwo. No tak. Ja myślę, Rutek, w ogóle, że będziemy zgodnie z tymi punktami robili każdy odcinek o tym, żeby rozwinąć, bo to nie da rady w przeciągu... W kilku słowach. Co z tego, że my zrobimy 1,5-godzinny odcinek, jak tego nikt nie będzie oglądał? No właśnie. Zróbmy po 10-15 minut i wtedy kwintesencją po prostu pojedziemy z danym punktem. Nieudolne tropienie kłusowników przez służby. Nie, to w ogóle nie ma tropienia. Bo nie ma służb praktycznie. Znaczy, nad wodą. Znaczy, no są służby, ale znaczy, nad wodą są. No są, ale co z tego, jak one są na papierze. No, i dojeżdżają nas w zezwoleniach, czy mamy wpisane, gdzie łowimy. Gdzie łowimy, czy wpisałeś godzinę, kiedy zaczynałeś łowić. Ale jak nie pisałeś na przykład
nie wiem, 2022, a naszej ery, to też się przymierze do naszej ery? No bo może powiedzą, bo to już też przed naszą erą. Może tak być. No może tak być, nie? No i wtedy mandat pince. I jeszcze wtedy Ewa K. rzucała kamieniami w dinozaury. Dobra, mamy wspieranie rybactwa, a nie wędkarstwa. W szósteczkę mamy brak tarlisk i opieki. Oraz nadzoru nad tarliskiem. Brak opieki oraz nadzoru na zimowiskach. To też. To jest to samo co tarliska. Ale, no tak, no to samo, ale wiesz, no, na zimowiskach też ludzie łowią, no niestety. Są typowe miejsca, typowe zimowiska, które wszyscy znamy. Jest to dozwolone, jest to dozwolone. Jeżeli ktoś jest etycznym wędkarzem, powinien odejść od takiego zimowiska. Jeśli nie, trudno. Ale tutaj chyba, że trafił, wiesz, przyjezdny, przypadkiem, nie wiedział. No to okay. Tak może, tak się zdarza. Tak. Ale co innego kusole na zimowiskach. To jest bezkwalne. Takiego suma na tarlisku bardzo ciężko namierzyć. Ale suma na zimowisku bardzo łatwo namierzyć. Ósemeczkę mamy. Niebotycznie rozwinięte przestępstwa i wykroczenia w szeregach wędkarskich. No, to jest bardzo szeroki. To się też odnosi do tego kłusownictwa. Do kłusownictwa. To się wszystko do trójeczki tak naprawdę. No tak, ale dobra, wziął tego szczupaka 2 cm krótszego. No rozumiem, no nie jest kłusolem, jest takim, ale to też powinno być. Dobra, powiem wam tak w skrócie. 1 cm zabrakło wędkarzowi amerykańskiemu. Co mówiłeś mi o tym? 10 tysięcy papieru. Złapali innego na kłusowaniu. 100 tysięcy papieru. 100 tysięcy papieru, czyli tak jak u nas, na 4 trzeba do dolara podzielić. 100 tysięcy by dopłacił. A u nas, kurwa, co? 500 co? Złotych. Jakie 500? Uniewiniony, kurwa! Uniewiniony! Jakie 500? 500 to byłoby dobre! 9 mamy oraz masa innych szalwie. O, rozwiniemy to. Tak. To już wiesz, bo to ile można by... Słuchaj, ja mógłbym 100 punktów napisać, tylko chodzi o te najbardziej takie... No tak, tak. Wszyscy mają jakieś tam tego... A to jest podstawa. To jest podstawa wszystkiego. My, Polacy, my naród, my Polska. I wy macie walczyć, kurwa, o to, a nie pierdolić za tą klawiaturą. Ja rozumiem, ktoś bez nóg, bez rąk, bez oczu i bez głowy. No, bez rąk to raczej nie pisze. Piszą nogami. Malują nogami. Nie, no to wiem, że są tacy, co mają. Ale bez głowy nie. Bez łba, no to tak, ale bez głowy. Ja bym chciał tutaj podziękować Piotrowi za to, że odezwałem się do niego i on odezwał się tak do mnie, bo razem czuję, że razem stworzymy coś pięknego dla... Czy się uda, zobaczymy. Ale nie będziemy... Ale my to stworzymy. Ja wiem o tym, ale ja wiem. A czy widzowie z tego skorzystają i będą chcieli w to wejść, to już jest inna sprawa. My to stworzymy. Możemy się spotkać, porozmawiać. Macie jakieś dowody na... łamanie prawa, przestępstwa, jakiekolwiek, nie wiem, nagrane, co my możemy w filmach wykorzystać. Ale zaraz. Poczekaj, bo wiesz o tym, że możesz mieć dowody przestępstwa i pokazać to w służbach, a oni ci powiedzą, że to ty jesteś przestępcą. Bo nagrałeś, bo RODO. No, a ktoś nagrał na przykład coś. Albo RODO, albo nie. Bezpodstawne wezwanie. Człowiek mi się pewien zobowiązał, że powie to, co się dzieje na kanale Żerańskim. Wezwał służby na kusoli. Służby przyjechały, kusoli już nie było, a jemu chcieli, albo wlepili, nie pamiętam, mandat za bezpodstawne wezwanie służb! Bo za wolno jechali, Piotr. Gdzie my, kurwa, żyjemy? I to będziemy piętnować. Tak. Ale nie ołem przez bibułkę, tylko dobitnym słowem. A wiecie, kiedy zaczniemy być słuchani? Kiedy będzie nas dużo! Bo oni powiedzą, rapa, rutek, RR, 2, 3, 5... Tak. Ale jak będzie nas więcej, będzie nas wielu, to będziemy mówili po nazwiskach. Tak, bo wtedy się nie będziemy bali. Bo wtedy, o! Wszystkich nie pozwiecie. Wszystkich nas nie pozamykacie. Ale dlatego powoli. Bo tak, ale niektórzy mówią, że na przykład kontakt ze mną i nagranie ze mną filmu to może być na przykład, nie wiem, strzał w stopę, czy jakaś... A dla mnie? Czy dla innych? Bo dla mnie to nie. Słuchaj, ja mam swój rozum. Jeszcze raz. Podpisujcie petycję, jeżeli uważacie, że jest w słusznej sprawie. Uwagi, prosimy o uwagi. Prosimy o uwagi w komentarzach. A nie prosimy o głupie komentarze, bo mamy co robić. Dokładnie. A nie czytanie zrobaczonych debilizmów. Tak. Tego jest wystarczająco w internecie. Nasz, że tak powiem, nasza aura nie potrzebuje jakichś dodatkowych debilizmów. Nie, mamy ich aż nazwy. Tak, to masz rację.
To masz rację. Zatem zapraszamy do nas ludzi świadomych, ludzi normalnych, ludzi chcących cokolwiek zrobić dla Polski. O, dla tej Polski, która krwawi. No i chcielibyśmy Państwa serdecznie i mile pożegnać, cieplutko. Trzymajcie się. Następny odcinek pewnie za jakiś tam tydzień, dwa. No, zobaczymy, jak będzie z pogodą, zobaczymy, jak, z czasem. No. Jak, i zobaczymy Wasz odzew. Zobaczymy, tak. czy Wy to w ogóle chcecie. Czy chcecie wchodzić w ten temat z nami? Czy dalej być strzyżeni jak barany, już ze skórą? Ale... No tak, no bo wiesz, no nie możemy się, Piotrek, zabijać, starać się dla kogoś, kto po prostu... Mamy swoje rodziny, dokładnie. Mamy swoje życie, a i tak poświęcamy swój czas dla Polski. Znaczy, jest to nasz obowiązek. I wierzę, że uratujemy też wiele osób, ale to w bezpośredniej rozmowie. Ale media mają niebywały zasięg. Więc wierzę w to, że uratujemy bardzo dużo ludzi. No po to to jest właśnie, tak, żeby nie tylko, że Piotrek coś wstawia na Facebooka, czy gdzieś zaraz go blokują. No ja jestem znowu zblokowany. Tylko po prostu są inne kanały wędkarskie, gdzie chcecie łowić catch and reels, chcecie łowić, wypuszczać, wszystko pokazywać, jak najbardziej. Ale też pokazujcie prawdę. Bo wędkowanie nie polega tylko i wyłącznie na holowaniu ryby. Pamiętajcie o tym. Jak to zrozumiecie, już jesteście prawie uratowani. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.